Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co myślą na temat ustawy śmieciowej, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku. Co pan myśli na temat ustawy śmieciowej? Czy to jest ta segregacja śmieci potrzebna, czy niepotrzebna? Proszę pana, no według mnie jest potrzebna, tylko to powinno być rozsądnie i wykonane. A na przykład do kosztów, które trzeba płacić, nie ma pan żadnych zastrzeżeń, że to jest za drogę na przykład? No to powinno być wyliczone ze zdrowym rozsądkiem, proszę pana. Trudno tak mi powiedzieć, ile to powinno kosztować. Ale tym się powinni zająć specjaliści, dobrze wyliczyć, żeby to nie było krzywdzące. Proszę pana, tak jak ja słyszałem, że żeby od metra pomieszczenia było naliczane, to jest to chore bez najmniejszego sensu, bo mogą dwie osoby mieszkać, proszę pana, dzieci wyprowadziły się, zostały rodzice i oni mają płacić od metra. To jest chore tylko i wyłącznie od osoby, proszę pana, nie od żadnego poboru wody, bo to też jest niesprawiedliwe, bo ktoś może mieć ogródek, podlewać sobie kwiaty, proszę pana, czy coś takiego i obciążać za to, ile metrów ewentualnie wody zużył. To jest moje zdanie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. To co panie myślą na temat ustawy śmieciowej? Czy to jest dobra ustawa, czy warto te śmieci segregować, czy nie warto? No na pewno warto, no bo przecież chcemy oszczędzać środowisko, nie? Ale wie pan, że no nie, żeby to każdy przestrzegał tego, żeby było okej. A na przykład o koszty, jeżeli chodzi, czy to są jakieś może rozsądne te koszty, bo to jest, wiąże się z podwyżką, no, prawda? Dosyć istotną. Oczywiście, to są duże. No z tego co wiem, że kto nie segreguje, płaci 16 zł od osoby, a kto segreguje 11. No ale w sumie to skoczyło 100%. No. O koszty potem w ogóle. Tak, jest to, no dla mnie to jest wysoki koszt. Jeśli płaciło 88 zł kwartalnie, to w tej chwili, tak jak ja, mimo że segreguję, to płacę 33 zł miesięcznie. Czyli z mieszkania, a na przykład ze sklepu płaciłam 98 zł kwartalnie, a w tej chwili płacę 60. I nie mam możliwości segregacji nawet, bo ja mam odkłady tylko karton i folia. Karton owszem, folia nie. Także płacę za powietrze. Bo co tydzień mam opróżniany i płacę 60 zł miesięcznie. Chciałam to zmienić, żeby przynajmniej raz na 2 tygodnie i wtedy o połowę taniej by było, no ale nie ma takiej możliwości. Niestety, są przepisy i musimy się ich trzymać. Dziękujemy bardzo. A drogo jest w porównaniu z okolicami, gdzie też PUP zabiera z okolic Opinogóry. Czyli inne tam i jeszcze są gdzie, tak, tam są zupełnie inne stawki. Za segregowane płaci się 10 zł, za niesegregowane 10 zł od osoby, a za segregowane 6. A u nas 11. Dlaczego? To jest podwójna stawka. Dlaczego? Pytanie. No ale na to nie wiem, czy dostaniemy odpowiedź. Dla mnie to mi się wydaje, że dobra. Że dobra, tak? Tak. Jak najbardziej ustawa jest dobra. Ja jak najbardziej jestem za segregowaniem. Robiłam to przed ustawą, robię to po. Co prawda mam teraz szersze pole poznawcze, ponieważ ta cała ulotka mnie bardziej doinformowała, typu kartony, serki i tak dalej, więc wcześniej robiłam tylko same plastiki, szkło, tak bardzo, że tak powiem, wybiórczo. Jak najbardziej, no ja jestem za. Wszystko, co mogę pomóc i środowisku, i naturze, jak najbardziej ekologicznie jestem za. A od strony technicznej, czy to jest dobrze przygotowane? Czy to jest, ja mieszkam w domu, więc no, mi to jakoś tam nie koliduje z tym. No. Mam worki oczywiście, nie mam z tym najmniejszego problemu. A jeszcze może zapytam o opłaty. Finansowo jak najbardziej, jestem rodziną wielodzietną, mam 3 małych dzieci, 3 ma gratis, płacę 16 zł. W związku z segregacją płaciłam dużo więcej za pojemniki. Mieliśmy co 2 tygodnie wywóz. Opłata była około 10 zł, więc wzywaliśmy często na zamówienie. Teraz to dla mnie to jest, mówię, super. Ustawa jest dobra, tylko najważniejsze, żeby była dobrze wprowadzona. Jeśli chodzi o segregację śmieci, osobiście robiłem segregację śmieci, tylko w tej chwili musimy robić to bardziej dokładnie. No, po prostu musimy pilnować, co to w woreczku wrzucić. A jeśli chodzi o koszty, no to są większe, no to żadnemu z nas nie będzie się to podobało. A jakieś może przeszkody techniczne, może pan, czy wszystko jest w porządku, tak? Czy można segregować te śmieci? Bo jeśli chodzi o przeszkody, jedna rzecz, którą zauważyłem, niewłaściwo to woreczki do
odpadów zielonych są za wąskie, ponieważ odpadem zielonym jest trawa ścięta, kosiarko, a niestety z kosza się nie da to wysypać. Właśnie jedynie z wiaderka. Z wiaderka. I one są chyba nawet mniejsze niż pozostałe, prawda? Po prostu są wąskie, a są wyższe, więc jeśli by były szersze, byłoby wygodniej. Także zwłaszcza dla tych, którzy mają własne domki, ogródki, bo tamtej trawki no, jest w miarę dużo. To jest potrzebne na pewno, ale nie zdają egzaminu, bo do tego powinny być specjalne place ogrodzone, a tak to będą przyjeżdżać, będą rzucać sklepy. Na przykład biorę tu na tej ulicy, na której ja mieszkam. Podjeżdżają samochodami osobowymi i wywalają się. Także to nie wiadomo, może w praktyce to zda egzamin, ale na razie to jeszcze tak jest słabo. Ale kierunek dobry, rozumiem. Ale kierunek raczej chyba dobry. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Trudno mi się wypowiadać. Ale no było lepiej. Było tyle, lepiej. Tyle tylko mogę powiedzieć. A koszty z tym związane, które... No to tak jak u nas te trzy razy. Czyli niedobrze. Czyli niedobrze. Jak najbardziej dobra ustawa. A jeżeli chodzi o koszty z nią związane, to też uważa Pani, że są adekwatne do czy do... W zależności, no są takie czasy, że każdy się liczy z pieniądzem, tak? Im byłyby mniejsze, tym na pewno korzystniejsze dla mieszkańców, tak? A czy jakieś może przeszkody techniczne odnośnie segregacji tych śmieci Pani zauważyła, nie, że... Nie, u nas akurat wszystko w porządku. Czyli uważa Pani, że to jest dobra ustawa? Tak, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo.